Pierwsza istotna planowana zmiana dotyczyć będzie tak zwanej recydywy. Mianowicie chodzi o to, że kierowca, jeśli popełni w ciągu 2 lat wykroczenie z tej samej grupy wykroczeń, otrzyma mandat 2-krotnie wyższy niż przewiduje taryfikator. Dotyczyć to będzie między innymi przekroczenia prędkości o 30 km na godzinę. Drugą istotną zmianą jest kasowanie punktów karnych. Będą one usuwane dopiero po 2 latach od opłacenia mandatu karnego, a nie tak jak w chwili obecnej do roku po otrzymaniu tego mandatu. Kolejną istotną planowaną zmianą są punkty karne. Maksymalnie za jedno wykroczenie będzie można uzyskać 15 punktów karnych i 15 punktów karnych będzie można otrzymać za przekroczenie prędkości powyżej 70 km na godzinę, czy też za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Ważne jest też, że 12 punktów karnych będzie można otrzymać za korzystanie z telefonu podczas jazdy.